Do letniego ogródka kawiarni Hybryda na Tarnowskim Rynku trafili przedstawiciele Tarnowskiego Klubu Karate Kyokushin, Marta Bera, no i trener Sensei, bo Sensei to podobno coś więcej, o tym będziemy też mówić, Wierzław Gwizd. Marta, mam do Ciebie pierwsze pytanie. Ponoć ten sezon jest dla Ciebie niezwykle udany. Co Ci się udało do tej pory osiągnąć? Do tej pory największym sukcesem dla mnie jest zdobycie mistrza Polski w konkurencji kata w Legnicy. Również wygrałam na mistrzostwach Austrii i również zdobyłam pierwsze miejsce w kata i w kumite w Nowym Targu na mistrzostwach makroregionu południowego. Sukcesy na pewno godne pozazdroszczenia. No to powiedz może, jak się to wszystko w Twoim przypadku rozpoczęło? Jak trafiłaś w ogóle do karate? Co Cię skłoniło do uprawiania tej dyscypliny? Trudnej na pewno, ale ciekawej. To było tak, że od małego, od dzieciństwa chciałam właśnie uprawiać jakieś sporty walki. Jednak mama napisała mnie na taniec towarzyski i po kilku latach stwierdziłam, że to nie jest dla mnie i zapisałam się na karate. Miałaś po prostu jakąś taką wolę walki, chęć agresji, być może chęć wyładowania się? Tak, to było? Tak, oczywiście. Chciałbym zapytać właśnie, w jakiej konkurencji startujesz? Kata, kumite, czym się właśnie te konkurencje od Ciebie różnią? O to chciałbym może zapytać trenera. Kata to są ćwiczenia formalne, to jest układ technik, które w sposób ścisły są powiązane ze sobą i tworzą taki logiczny ciąg. Można by to powiedzieć, że jest to walka z wieloma przeciwnikami. Oczywiście nie ma tutaj żadnego partnera, jest tylko wymiarowana walka i jest to ściśle techniczna, bardzo trudna konkurencja, która ocenia poprawność ruchów, doskonałość poruszania się, przyjmowania pozycji, pewne zwolnienia, czyli takie elementy koncentracji i eksplozja ataku, czyli jakby powiedzmy walka kończona jakimś tam skutecznym atakiem. To jest bardzo ściśle przez sędziów przestrzegane i niewątpliwie bardzo ciężko w tej dyscyplinie zdobyć mistrza Polski, ponieważ każdy błąd jest wychwycony przez 7 sędziów i w sposób niesamowicie obiektywny to oceniają. Natomiast kumite to jest walka. To jest walka, to już jest realny partner, realny przeciwnik i należy go pokonać w sposób oczywiście zgodnie z zasadami walki sportowej, czyli poprzez albo wazari, albo przez ipon, albo jeżeli byłaby to formuła full kontaktu, wtedy przez niezdolność do walki. Ale karate to się tak według powszechnej opinii kojarzy na przykład z Bruce'em Lee, z Chuckiem Norrisem. Czym się właśnie takie karate sportowe różni od tych oglądanych na ekranach? Bo to wiadomo, że to jest zupełnie diametralnie inna rzecz. No tak, film niewątpliwie przyczynił się do znacznego rozsławienia karate, do popularności, do wielu osób zapisało się do sekcji. Był to taki boom w owych czasach. Oczywiście te filmy są przeznaczone dla laików, dla osób, które nie mają pojęcia o sztukach walki. Robi się to pod publikę, jest mnóstwo krwi, wybijane zęby i tak dalej. Jakieś dziwne wyskoki. Oczywiście pewne fragmenty są u nas zawarte w treningach. No niemniej jest to surowy trening, bardzo cierpliwość wymagana jest. Trening, który dąży do perfekcji danej techniki, do opanowania swojego ciała, do wzmocnienia swojej psychiki, pełnej koordynacji. Oczywiście ta walka diametralnie się różni od tego, co widzimy w telewizji. Niemniej telewizja nam pomogła. Pomogła i zdecydowanie przez właśnie takie filmy typu Rodem Bruce Lee. Był to niesamowity strzał w dziesiątkę, czyli sale były przepełnione karatekami, każdy chciał być Bruce'em Lee. Rzeczywistość okazała się inna, jak doświadczenie podaje i praktyka podaje. No wiele osób niestety było ze swoim zapałem, czyli podświecili kilka treningów i niestety stwierdzili, że tak szybko tymi mistrzami nie będą. A więc potrzeba tutaj wielu lat, wielu cierpliwości, wysiłku, panowania nad sobą. I to dopiero powoli kroczkami zbliżamy się do tak zwanego mistrzostwa. Trener powiedział, że po to, aby osiągnąć mistrzostwo, potrzeba wiele lat treningów. Jak to było w Twoim wypadku? Ile lat do tej pory trenujesz? Powiem, że ponoć miałeś przerwę. Do tej pory, właśnie 5 lat temu zaczęłam, przerwałam na rok i teraz już w sumie to tak 3 lata wyszło. A co się stało? Dlaczego przerwałaś? Przyznaj się. Tak jakoś wyszło. Tak jakoś wyszło. Tak jakoś. To może spytamy o to później trenera. A w której właśnie tej konkurencji, kata czy kumite, czujesz się lepiej? Która jest Twoją mocniejszą bronią? Po sukcesach widać, że jednak kata jest moją lepszą stroną, ale w kumite
jakoś dobrze sobie radzę. No to może chciałbym trenera zapytać, jakie są największe atuty Marty? Marta jest niesamowicie żywiołową dziewczyną, chociaż z wyglądu i z zachowania nie widać, to fakt. Niemniej jest to taki wulkan, który jest jakby uśpiony. Dopiero w momencie, kiedy Marta ubiera kimono, eksploduje, tak? Tak, to wtedy jest to prawdziwa eksplozja. Znaczy, jej sylwetka ma doskonałe predyspozycje, daje predyspozycje do dynamicznej techniki, szybkiej. Dobrze się porusza, bardzo jest dokładna w tym, co robi. I wiadomo, że do karate każdy się chce zapisać i każdy może się zapisywać. Niemniej taka cecha jak koordynacja ruchowa, jak panowanie nad samym sobą, jak maksymalne zaszczytkowanie całej uwagi na tym, co się robi. To jest rzadką cechą. Marta to posiada. Powiem diametralnie tak, że wszystko to, co Marta robi, jeżeli chodzi o sztuki walki, czy to walka kijem, czy to walka, powiedzmy, formuły lekki kontakt, czy w pełnym kontakcie, czy formy kata, naprawdę dobrze to robi. To nie jest to opinia może przy okazji, tylko naprawdę jest to moja obiektywna opinia. Powiedziałeś o bardzo dobrej koordynacji. Czy na przykład na to wpływ nie mogło mieć wcześniejsze uprawianie tańca? Znaczy jedno i drugim jest niewątpliwie ze sobą połączone, z tym, że no, taniec jest to możliwość poruszania się, przyjmowania różnych obrotów, tej koordynacji niewątpliwie. Tylko właśnie, gdyby nie było tego, to co jest w karate, karate jest sztuką walki. Gdyby odrzucilibyśmy sztukę, być może, że moglibyśmy powiedzieć, że jest to rodzaj tańca. Oczywiście ten taniec zaopatrzony jest w techniki uderzenia bloków, gdzie akurat w tańcu tego nie ma, ale niewątpliwie to się potwierdza ta opinia, że dobrzy tancerze byliby dobrymi karatekami, o ile mają w sobie troszeczkę takiego ducha walki. A jakie są no, największe atuty, już o atutach mówiliśmy, jakie są największe braki właśnie Marty? W czym tkwią, w czym ma jakąś największą rezerwę? Co jeszcze powinna, co może poprawić? Znaczy, na pewno gdyby Marta była, powiedzmy, 50 cm wyższa, stwarzałoby to większe możliwości dla niej. Dlatego, że w kumite, kiedy ona startuje w walce, to poziom wykonywania Marty i przeciwniczki jest bardzo podobny. Niemniej parametry wzrostowe troszeczkę w jakiś sposób przeszkadzają lub utrudniają. Ona to nadrabia szybkością, poprawnością techniki, szybkością poruszania się. Na pewno jeszcze głębokie rezerwy tkwią w taktyce walki, w kombinacjach. Tutaj są to momenty, w którym przychodzi to z czasem i pewne tak zwane myki treningowe, które może zastosować na treningu, trzeba to wypracować i wpoić to już na zasadzie podświadomości, żeby to robiła na zasadzie takiego reagowania, czyli atak, obrona, bardzo, bardzo szybka, nie polegająca na tym, że ona przemyśliwuje to jest to odruch. Działanie i odruch. I w tym momencie tutaj byłoby najlepiej. Marta, czy takie właśnie, jak powiedział trener, myki treningowe można zauważyć u swojego trenera? O tak, no sensei już trenuje 30 lat, także musi już to mieć. A co ci u trenera najbardziej imponuje właśnie z tych technik, z tego, co potrafi zademonstrować, pokazać na treningu? Najbardziej? No właśnie, sensei też nie jest zbyt wysoki, ale jednak ma w sobie siłę, ten power, że od 30 lat nie znudziła mu się ta dyscyplina i rozwija się dalej, daje nam tą wiedzę, którą on uzyskał i przekazuje dalej. Ale karate to na przykład także rozbijanie deszek, rozbijanie cegieł, rozbijanie no, betonów, w tym niedoścignionym mistrzem jest właśnie twój trener, no ale chyba dziewczyny tego do tej pory nie robią specjalnie. Znaczy, no na razie jeszcze nie. Dlaczego? No na pewno słabsze warunki fizyczne, tak? Na zawodach dopuszcza się, na przykład na duże rangi zawodów, kiedy są mistrzostwa Polski, mistrzostwa Europy czy świata, faktycznie dziewczyny również rozbijają deski, z tym, że limit tych desek jest zdecydowanie mniejszy. I też to wpływa potem na ocenę końcową, czyli jeżeli dana walka kończy się wynikiem remisowym i wtedy po prostu decydują deski. Ilość złamanych desek decyduje o wygranej. Jeżeli deski są taką samą ilość, przeciwnik ma złamaną, wtedy jeszcze jest waga. Jeżeli waga jest to taka sama, wtedy jeszcze dodatkowa walka. A więc to jest
z jednej strony jest to taki element pokazowy, z drugiej strony jest to skupienie tej całej siły, tej psychicznej, tej koncentracji w tej ułamku sekundy, żeby się zdecydować na zaatakowanie ręką coś twardego na pełną moc, zdając sobie z tego sprawę, że jeżeli test Masiwari nie wyjdzie, no to tak jakbyśmy z całej siły uderzyli w beton ręką. I wtedy jest to problemowa sprawa i to musi być osoba przygotowana psychicznie, żeby na takie ewentualne rzeczy, które się mogą zdarzyć, no, być na to przygotowany. No to twojego trenera, Marta, muszę zapytać o jakieś takie rekordowe osiągnięcie w rozbijaniu płyty, desek. Znaczy, nieoficjalnie mogę powiedzieć, że jestem takim mistrzem Polski w rozbijaniu płyt komórkowych. To jest beton komórkowy, taki 11 płyt udało mi się jednym ciosem rozbić. No jest to już niewątpliwie duży sukces. Nie słyszałem, żeby w Polsce na różnego rodzaju pokazach ktoś więcej to zrobił. No mogę tak nieoficjalnie powiedzieć, że jest to jakiś rekord polski. Jeżeli chodzi o deski, też jest to sytuacja taka dosyć nieścisła, ponieważ deska desce jest nierówna. Standardowa to jest grubość 2,5 cm, ma czyli grubość 1 cala. Powinna być wysuszona, ma 30-20 cm. I rozbijamy albo zewnętrznym kantem dłoni, albo pięścią, albo łokciem. 5 desek takich 2,5 cm udało mi się rozbić. Marta, oprócz oczywiście uprawiania karate, powiedziałaś, to już twoja przygoda z tą dyscypliną trwa 5 lat, no oczywiście masz także życie prywatne, naukę w szkole. Powiedz coś o sobie. Coś o sobie? To często właśnie chodzę jeszcze na baseny. Właśnie w tym roku zdałam na młodszego ratownika. Ogólnie jeszcze uczę się w 5. liceum ogólnokształcącym. Uprawiam bardzo często sport, również biegam, chodzę z kuzynem na siłownię, także ogólnie moje życie to kręci się w ogóle w sporcie. Czy z tego wynika na przykład, że swoją przyszłość, jakieś perspektywy wiążesz także z uprawianiem sportu? Kiedyś być może chciałabyś być trenerką tej dyscypliny? Znaczy, no na razie marzę, żeby dostać się na WF do Krakowa, na fizjoterapię. Co będzie, to jeszcze nie wiem. Może akurat. Ale to także zależy od sportowych wyników. Tak. Z tego co wiem, to chyba w tym roku kończysz już limity wieku juniorki młodszej, tak? Starty w starszej kategorii to na pewno będzie zdecydowanie trudniejsze wyzwanie. Jak oceniasz swoje szanse? Znaczy, no trzeba się dobrze przygotować, dobrze technikę opanować, psychicznie się nastawić i reszta pójdzie już sama. Wystartowałaś w tym roku także w Mistrzostwach Austrii, tam zdobyłaś tytuł mistrzowski, zdobyłaś złoty medal. Czy oprócz właśnie występu w Austrii udało ci się już gdzieś startować poza granicami naszego kraju? Nie, tylko w Austrii. Czekają cię więc chyba kolejne wyzwania. Tak. Czy właśnie w perspektywie są takie plany występów międzynarodowych właśnie Marty? Znaczy, no niewątpliwie tak. Ja myślę, że jest to bardzo realne, ponieważ na pewno zauważona została już przez gremium takich mistrzów, osób decydujących o tym, czy ona będzie kadrowiczką. Na pewno Sichan Drewniak bardzo pozytywnie widzi kandydaturę Marty. Z tym, że jest taki malutki problem, ponieważ Marta zdobyła to i praktycznie skończyła jakby do końca tego roku jest to w tej kategorii junior młodszy. W następnym roku będzie tak na przełomie, powiedzmy, jeżeli do momentu, kiedy nie będzie miała 18 lat, nie może praktycznie startować, bo już ani junior młodszy nie wchodzi w rachubę, a do pełnego kontaktu nie może wejść, bo nie ma jeszcze 18 lat, w zależności z którego jest miesiąca. Natomiast jeżeli wejdzie już do seniorów, mając 18 lat, wtedy tam wchodzi już w zakres, no niestety zdecydowanie wyższe kata, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to są starty zawodnicze, które od wielu lat już w tej dyscyplinie startują. No bo tu praktycznie limitu generalnie nie ma. I wtedy ona, jako młoda dziewczyna, świeżo upieczona, powiedzmy seniorka, no musi się zmierzyć z zawodniczkami, które są doświadczone i wielokrotnie już tam zdobywały. Będzie trudno, ale mając takie predyspozycje i takie chęci do treningu, takie zaangażowanie, naprawdę będzie się liczyła w tej dyscyplinie. Na pewno się jeszcze spotkamy i o tym porozmawiamy. Trener kiedyś powiedział, że jesteś dziewczyną stworzoną do sukcesu. Czy ty tak samo o sobie sądzisz? Czy ja wiem? Nigdy nie przypuszczałam, że mogę zostać mistrzem Polski, ale dobrze wyszło.
A jak wygląda w ogóle rywalizacja właśnie w karate kickboxing na arenie międzynarodowej? Rozgrywane są mistrzostwa Europy, świata, igrzyska olimpijskie. Jak to wygląda? Polacy są doskonale przygotowani i doskonałe sukcesy odnoszą. Oczywiście są mistrzostwa Europy. Na te mistrzostwa Europy praktycznie dosyć liczna grupa polskich karateków wyjeżdża. To są osoby oczywiście kadrowicze Polski. Od wielu lat prowadzimy taki prymat w Europie i no, jest to po 5-10 medali, nierzadko złotych. Czyli delikatnie mówiąc, gdyby Polacy nie wystartowali, to byłyby to ubogie mistrzostwa. Czyli mamy w sobie ducha walki. Kiedyś Oyama powiedział, że kiedy był w 93 roku w Katowicach, w Polsce powiedział, że tylko dwa narody mają takiego ducha walki. To jest Japonia i Polacy. My jako instruktorzy, jako trenerzy myśleliśmy, że on powiedzmy w ramach tej wizyty no tak chciał jakoś podbudować polski naród, ale potem się okazało, że nagle Piotr z Białegostoku, jak mu jest, o, za chwilę sobie przypomnę, zdobywa tytuł mistrza świata, Ewa Pawlikowska. No to jest osoba, która wielokrotnie zdobywała tytuł mistrza świata, mistrza Europy. I to jest też niewiele, powiedzmy, parametrami większa dziewczyna od Marty, a nie ma w sobie równych. Oczywiście ona powolutku już odchodzi, jest już doświadczoną i starszą zawodniczką. Myślę, że kolej teraz na Martę. Niech ona zrobi to, co innym się może nie udało. A czy ty, Marta, w swojej sportowej karierze masz jakiś taki wzór do naśladowania, oprócz swojego trenera, który chciałabyś no, po prostu skopiować, naśladować? To właśnie Ewa Pawlikowska mi się wydaje, że jest właśnie tym przykładem, bo już osiągnęła bardzo wiele i można się wiele od niej nauczyć, patrząc jak walczy i wykonuje wszystko. Wiem, że wróciliście niedawno z kolejnego obozu, ze zgrupowania bodajże w Szczytnie. Jakie to było zgrupowanie, do czego przygotowują się i Marta, no i koledzy i koleżanki właśnie z Tarnowskiego Klubu Karate? Byliśmy teraz na obozie w Szczytnie, w Wyższej Szkole Policji, ponieważ według mojej oceny jest to ośrodek najlepiej przygotowany do tego typu zajęć, a więc mata, ringi, profesjonalne sale. To wszystko stwarza, że możemy śmiało realizować program szkoleniowy, który tam gdzieś nakreśliliśmy. To znaczy, ten obóz miał na celu przede wszystkim utrzymanie formy w okresie wakacji. Wprawdzie mówi się o tym, żeby wakacje lekko odpuścić sobie, ale to jest tak z jednej strony. Z drugiej strony potrzeba tego ciągłego ładowania akumulatorów i potem, kiedy we wrześniu, w październiku rozpoczynają się starty, to zanim zawodnik rozkręci się, zanim nabierze tego swojego tempa, mija kolejne dwa miesiące. Wakacje dają to, że troszeczkę tych treningów jest mniej, ale są bardzo specjalistyczne, czyli doskonalimy to, co jest najbardziej potrzebne. I to w jaki sposób procentuje. Z jednej strony jest to odnowa biologiczna, z drugiej strony poprawa specjalistycznych ćwiczeń, które w jakiś sposób pomagają. I potem, kiedy przychodzi znów sezon startowy, no możemy praktycznie jakby z marszu zaatakować od razu te zawody. A jak jeszcze w tym roku, w tym sezonie czekają imprezy Twoich podopiecznych? No sporo, bo jeszcze, to znaczy jutro wyjeżdżam do Krakowa na wschodnioeuropejski międzynarodowy obóz. Jestem i ćwiczący, i prowadzący na tym obozie. To od lat jest prowadzony już. Potem z grupką no, kilku w zasadzie karateków wyjeżdżam do Francji na obóz. I potem jeszcze taki dosyć duży obóz w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym w Solinie w Jaworze. Czyli praktycznie wakacje to jest obóz, obóz, obóz. Każdy coś dla siebie znajdzie. Teraz to był dla takich bardziej zawodników doświadczonych, starszych. Solina no to bardziej dla takich kadetów, juniorków, młodszych, nawet młodzików młodszych. I każdy, żeby coś dla siebie znalazł, żeby każdy oprócz tego, co się robi na treningu, ponieważ na treningu jest sposób taki no, systematyczny, powolny, realizowanie programu, natomiast na obozie wybiera się stricte ćwiczenia specjalistyczne i te najbardziej potrzebne, a zarazem najtrudniejsze wybiera się i na obozie się ćwiczy. Na satysfakcję z kolejnych, mamy nadzieję, osiągnąć Marty, przyjdzie jeszcze trenerowi czas, ale chciałem Cię zapytać tak z perspektywy czasu, którzy zawodnicy, które sukcesy dały Tobie do tej pory największej właśnie takiej satysfakcji? No takim przebudzeniem lwa, jak ja to powiem, no to jest występ Bogdana Sawy. Chłopak, który wielokrotnie był medalistą mistrzostw Polski,
i nagle odkrycie. Startując w kategorii oldboy, czyli powyżej 40 lat, ktoś by powiedział, że może stare dziadki. No to jest naprawdę, to jest takie powiedziane troszeczkę z humorem. To są ludzie, którzy mają za sobą wiele, wiele turniejów, którzy się obyli na matach na różnych całej Europie. I to doświadczenie powoduje, że naprawdę to są doskonali zawodnicy. I we wrześniu zdobywa tytuł wicemistrza Europy, Bogdan Sawa. Tylko dlatego, że łamie się mu w półfinale ręka. Półtorej minuty walczył z złamaną ręką, czyli też jakiś tam hard pokazał niesamowity. I w Japonii po wygranych 5 walkach praktycznie no, nieoficjalnego wicemistrza świata zdobył, ponieważ to była bardzo duża impreza w ramach Mistrzostw Świata Kobiet. I były tam międzynarodowe mistrzostwa karate kyokushin. I to była cała czołówka karateków z całego świata. I Boguś zdobywa tam drugie miejsce, przegrywa tylko w finale Kuroiwą z takim bardzo dobrym zawodnikiem z japońskim. No nigdy takiego sukcesu nie mieliśmy. A więc to jest eksplozja, powiedzmy, bym powiedział, właśnie tych sukcesów właśnie w tym roku. W tym roku wicemistrz Europy, wicemistrz świata. Mistrzostwo Marty. I na wielu zawodach przynosimy sporo medali. Także powiedzmy Marek Kiełbasa, no inni zawodnicy w różnych kategoriach, czy to kata, czy kumite. No nie zdarzyło się tak, żebyśmy przyjeżdżali po zawodach i jakiejś tam serii tych medalów nie przywieźliśmy. No rokuje to na to, że może to cieszyć po pierwsze, że program szkoleniowy, który w jakiś sposób narzuciłem, który w jakiś sposób stworzyłem, wymyśliłem, idzie dobrą drogą, bazuje na najlepszych trendach, staram się być bardzo aktywny. Wszystkie nowinki światowe, które się przekazują w Tokio, z Tokio, teraz to co byłem w Japonii w listopadzie, również był to jakiś kolejny element szkoleniowy, między innymi ten obóz, który będzie w Krakowie. Jest to jakby ujednolicenie systemu szkolenia. Nowe trendy szkoleniowe przekazywane są. I na bieżąco, jakby od razu przekazywane jest to swoim uczniom na salach treningowych. Wiem, że karateczy mają swoje zasady, mają swoje reguły, ale czy na przykład nie zdarzyło się wam, nie było takiej konieczności, aby te swoje umiejętności na przykład jej zastosować w życiu? Bo często na przykład sportowcy są prowokowani. Są prowokowani. To znaczy mi się wydaje, że w sytuacjach z takich dosyć skrajnych zagrożenia człowiek reaguje strachem i paniką. Ta druga osoba, która go atakuje lub te osoby, które ich atakują, nierzadko wyczuwają taką atmosferę niepewności i stwarza to dla nich dobrą sytuację do zaatakowania. Natomiast jeżeli osoba troszeczkę mająca jakieś rozeznanie w tych sprawach, wie jak się zachować, jak opanować strach, jak opanować lęk, jak opanować przyspieszone bicie serca, jest bardziej opanowana, spokojna, skoncentrowana i te osoby wyczuwają tą siłę, ten spokój z tej osoby i nierzadko jest to jakby ten atak niekontynuowany. Kiedyś tam, dawno, dawno temu miałem sytuację w Rybniku, że byłem zmuszony, to był tylko raz w moim życiu, no nie miałem wyjścia, bo mój kolega i ja byliśmy zagrożeni bardzo poważnie, bo nam dosyć mocno grozili, było to bardzo ustronne miejsce i gdyby nie moja reakcja, nie moje zadziałanie, być może nie siedzielibyśmy tutaj. No efekt był taki, że po prostu wszystkim tym trzem osobom trzeba udzielić pomocy, ponieważ no, poradziłem sobie, wyszedłem z tej opresji. Nie uważam to za chlubne jakieś działanie, ale w obronie najwyższej potrzeby ochrony swojego życia i zdrowia musiałem zareagować. Ale Marta, z tego też rozumie, że gdyby na przykład zaatakował Ci jakiś łobuz, dałaby sobie radę, tak? Sądzę, że raczej tak, na pewno byś coś zrobiła. Oczywiście nie życzę, abyś tak musiała po prostu mieć taką konieczność. Ale teraz chciałbym Cię, Wiesiek, zapytać z innej beczki, bo siedzimy, jak już powiedziałem, na terenie w ogródku letnim kawiarni Hybryda, a prowadzi tą kawiarnię pani Kasia Wola, która była Twoją zawodniczką. Tak, dokładnie. Kasia Wola była w tym czasie jedną z najstarszych zawodniczek, miała brązowy pas. Na owe czasy było to niesamowicie duże osiągnięcie. W tym czasie studiowała w Krakowie pod okiem Krzycha Drewniaka. Tam zdobyła kolejne pasy i no, cieszę się bardzo, że powiedzmy ci ludzie, którzy kiedyś ćwiczyli, kiedy
kiedyś sobie dobrze z tym radzili, no teraz odnoszą sukcesy. No może nie na polu już stricte karate, ale mają swoje jakieś firmy, swoje przedsięwzięcia czy kawiarnie i miło się z takimi osobami spotyka i te stare czasy się wspomina. Także bardzo, bardzo jest to miłe, jeżeli się spotka taką osobę i się porozmawia o starych, dobrych czasach. Karatecy na pewno są także narażeni na kontuzje. Kasia, Marta startuje dopiero niedawno, chyba tej kontuzji raczej nie miała, ale czy na przykład tobie zdarzały się jakieś takie poważniejsze urazy? To jest tak, no niestety jak każdy sport niesie za sobą troszeczkę urazów i my musimy zdawać sobie z tego sprawę, że jesteśmy na to narażeni. Niemniej odpowiedni trening, wzmocnienie wiązadeł, mięśni, stawów, obudowanie to mięśniami, precyzyjna technika powoduje, że jesteśmy troszeczkę jakby od tego odsunięci. Niemniej same zawody, walki szczególnie, no czy testy łamania może przynieść powiedzmy jakieś tam kontuzje. Liczymy się z tym. Nie jest tego dużo, nie jest tego faktycznie dużo. Niemniej się zdarza. Nieraz jest organizm dosyć kruchy, może niewzmocniony, może ktoś przeceni swoje możliwości i wtedy jakiś ten uraz wystąpi. Ale powiem, że czuję się doskonale mimo tych 31 już lat treningu. I jeszcze jak sama bo Marta to może... Bo trening czyni mistrza. Jak sama Marta może powiedzieć, no jeszcze oczywiście gonią mnie młodzi i bardzo dobrze, że tak jest, bo uczeń powinien w pewnym momencie przerosnąć mistrza. Ale czy to w biegach, czy to w jakichś ćwiczeniach siłowo-pompkowych, naprawdę dobrze sobie radzę. Na koniec chciałem was jeszcze zapytać, czego się życzy karatekom przed zawodami, przed występem? Marta. Czego się życzy? Powodzenia przeważnie. Ale jest jakieś takie specyficzne życzenie? No jak pewnie wszędzie, no tam się mówi to się mówi połamania nóg i tak dalej. No, oczywiście no. to jest tak, żeby nie zapeszyć, żeby właśnie to było na odwrotną stronę. No na pewno takim pomocnym jakimś jest, żeby zachować spokój, żebyś nie poddać stresowi, żeby być pewny tego, że jesteśmy dobrzy, żebyś nie przestraszył. Bo jeżeli nas stres już dopadnie, wiele rad, które udzielamy tym zawodnikom już nie skutkują, ponieważ stres blokuje, ale myślę, że z tym nie jest najgorzej. Szczególnie mają stresy właśnie te osoby, które mają pierwsze starty. To widać, że jest z samego wyglądu widać, że to jest spanikowana osoba. No właśnie, a zapomniałem zapytać jeszcze o jedną rzecz. Interesują mnie na przykład te okrzyki wydawane podczas ćwiczeń, podczas walki. W czym one pomagają? Właśnie, to jest zagadnienie bardzo poważne, ponieważ okrzyk, czyli klej, jest to okrzyk bojowy. No jak popatrzeć na historię, na rycerzy, na naszych wspaniałych husarów, to byli żołnierze, rycerze, którzy akustyczne dźwięki wykorzystywali na swoją korzyść. Ale to jest jeden aspekt. Natomiast drugi to jest to, że w momencie, kiedy wykonujemy okrzyk, jest to oddziaływanie przeciwnika na pewno. Poza tym energia tego okrzyku jest jakby połączona z tą energią siłową. To daje niesamowitą siłę. Jest udowodnione, że jeżeli samo uderzenie czy pchnięcie wydawane jest z okrzykiem na wydechu, znacznie silniejsza ta energia jest wydobywana z nas i wtedy ta broń w postaci wykonywania ciosu jest zdecydowanie skuteczniejsza. Dlatego należy to robić. Trzeba... No jest to nieodzowny element do stosowania tego okrzyku. Marta, to nie masz wyjścia. Musisz teraz zaprezentować taki właśnie bojowy okrzyk. No tak. Spróbujesz? No to może wspólnie z trenerem. Na pożegnanie, na koniec naszej rozmowy. No to uwaga. No spróbujcie. Kaj! W ten sposób żegnają się karatecy. Reprezentanci tarnowskiego klubu Karate Kyokushin, Marta Bera, przypominam, mistrzyni Polski już kategorii juniorów młodszych i trener i sensei, wychowawca wielu znakomitych zawodników, Wiesław Witt. Dziękuję wam bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.